Cześć, tu Juliusz Słowacki. Chcesz poznać drugą część mniej znanych faktów z mojego życia, dalekich od tego, jak przedstawiały mnie nauczycielki języka polskiego? Zapraszam w ekscytującą podróż w przeszłość. Mój ojczym August Ludwik Beku, ceniony lekarz, profesor medycyny, zginął rażony piorunem. To tragiczne zdarzenie miało miejsce latem 1824 roku w jego mieszkaniu w Wilnie. Piorun wpadł do gabinetu drzemiącego ojczyma przyciągnięty szkatułką z przyrządami chirurgicznymi znajdującą się na stoliku. Kilka miesięcy po śmierci ojczyma napisałem wiersz Księżyc, najwcześniejszy z moich zachowanych utworów. Miałem wówczas piętnaście lat, tak wspominałem śmierć ojczyma. Lecz cóż to? Jakież słychać płacze i kwilenia? Jakież łzy? Jakież smutne spostrzegam odzienia? To człowieka w wieczności prowadzą ustronie, co uwielbian za życia. Opłakan po zgonie, co był sierot ubogich i przyjaciół wsparciem, co nie mógł ścisnąć dzieci przed powiek zawarciem. Jak każdy poważny młody człowiek, studiowałem prawo. W 1825 roku, w wieku zaledwie 16 lat, rozpocząłem studia prawnicze na Uniwersytecie Wileńskim. W okresie nauki poznałem moją pierwszą wielką miłość, Ludwikę Śniadecką. Podczas studiów pisałem też wiersze. Tytuł magistra otrzymałem bardzo młodo. Miałem dwadzieścia lat. Czy wiesz, że nigdy nie widziałem moich dramatów na deskach teatrów? Większość z nich została wystawiona już po mojej śmierci. Wyjątkiem jest Mazepa. Jednak nie miałem okazji obejrzeć tego spektaklu. No cóż, ważne, że innych dramatów mi w życiu nie brakowało. Byłem ulubionym poetą marszałka Józefa Piłsudskiego. To między innymi z jego inicjatywy moje prochy zostały uroczyście złożone na Wawelu. Podczas tej uroczystości, która miała miejsce 28 czerwca 1927 roku, Piłsudski wygłosił przemówienie. Powiedział, że spocznę na Wawelu, bo królom byłem równy. Moje prochy na odcinku Gdańsk-Warszawa były transportowane na statku nazwanym Mickiewicz. Napisz w komentarzu, czego jeszcze chciałbyś się o mnie dowiedzieć.